Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallouta 1.5. Tak jest. Wow. Kerry, zbrzydłaś trochę. Zielona się zrobiłaś trochę, minimalnie. Tak, jak wspominałem, broń musimy wyciągnąć taką w miarę, wiecie, sensowną do tej walki. Zaadoimy to. Nie, o tak, dobra strzelba bojowa. Winchester City Killer. Kalibr 12. Tom z krawędzi snajperskiej średnio będzie się nadawał. 15-25, a to... Maksymalne są większe i minimalne są tylko minimalnie mniejsze. No w sumie z tym mógłbym zaszaleć, ale nie jestem w dobrym używaniu broni ciężkiej, przynajmniej chwilowo. Chociaż do tego mam zamiar jak najbardziej dojść. Dobra. Jesz, Gary. No dobra, panie, jak nie interesi cię to, no to cię to nie interesi. Wolałem mu za 17, serio. Serio, serio. Bam bam. No kitam. Au! No tak, mały Jezus jest dosyć mocny. Ale mój piesek też bojowi potrafi dziabnąć. Nie bij. Nie bij, bo ja będę musiał uderzyć. Au. Cóż. Raczej nie o to mi do końca tak chodziło. Wiecie co? Pod koniec walki się zobaczymy. Okej, ludziska. Chyba powinno być w miarę dobrze. Jakoś to się udało wyczyścić. Zużyłem wszystkie... Nie, został mi tylko jeden proszek leczniczy. I kilka steampacków. Resztę musiałem wyleczyć. Udało mi się tak zrobić, że Kerry przepraszam. Kazałem Kerry stanąć tutaj w drzwiach. Kazałem im tutaj czekać. Podszedłem sobie tutaj. Pograłem z tym gościem. Udało mi się zastrzelić tego. Zrobiłem zapis. Gdy tak po kolei udawało mi się prawie dobijać, pies dobijał. Prawie zabijać, o, a pies dobijał praktycznie. Ale go obtłukli niemiłosiernie. Zużyłem chyba na niego 13 torebek leczniczych, ale jest na szczęście wyleczony. 95 na 95. Kerry tak nie do końca już. 57 na 101. Bo już nie chciałem zużywać wszystkich steampacków, a to powinno wystarczyć na zabicie tego jednego. I na dole tam jest i to cholery. Więc... pojedynczy, ale celowany strzał w głowę. Ile? 25. No dobra, ujdzie. On się szczela ze mną. On się ze mną szczela. Zez. Poczekamy. Niech przyjdzie. Zapraszam. Pieseł. Dobra, teraz weźmiemy... tak, tego jegomościa. I dostaniesz strzał w... oczy, jeżeli wejdzie. Za 30, no. Au. Au. No. Walka. Co ty miałeś? Weźmiemy. Nie pogardzę. Ty, gwiazdki. Tak, ona... no, Kerry strasznie mocno obrywała. Ona obrywała za jakieś 40. No z tej gwiazdki tak, żeby przeryżnąć?
Ile mam obrażeń? 6, 16? Ale tak jej przyrżnęła. Niesamowicie. Serio, serio. Dobra, chodźmy się w ogóle tak wyleczyć. Nie zaszkodziłoby na pewno. Tu sprawdzałem, tak, tak, tak. Chodźmy, wyjdźmy z tego miasta na chwilę. Ciekawe, czy nas ci nie zaatakują, jak tak, to będzie trochę dupa. Wyjdźmy sobie na chwilę. Okej. I wyleczmy się. Standardowo zobaczymy się za chwilę. Okej. Wracamy z powrotem. Szkoda, że mam strasznie mało wytrzymałości, no ale cóż, wolałem mieć więcej inteligencji z wiadomych przyczyn. O cholera. Wiecie co to znaczy, nie? Okej, widzimy się w tym. Tamto nie pykło, a się okazało, że nie zapisałem. Więc musiałem wczytać, a wczytałem... Chwilnie, 138... Wczytało mi się, wiecie, tam gdy walczyliśmy. Więc tak trochę średnio, powiedziałbym, raczej. Więc no cóż. Pieseł, hał hał. Dzikus. Dzikuska. A właśnie. W sumie, czemu nie? Taki trochę kupidyn z nas będzie chwilowo. No dobra. Mam nadzieję, że mnie, nie zaatakują. W sumie można by było spróbować, ale mnie nie zaatakują. No tak podejrzewałem. Hał, hał. To su... To jest jakiś łysy, więc na pewno będę mógł z nim porozmawiać. Wiedziałem. Spaleni ludzie? Ciekawe. A pewnie chodzi o tych. O ogóle. Spaleni, no, no upartego. No chodzi ten, skóra, mięso od kości, no to tak w sumie. Jak ktoś tu mieszka?
Pragnę przyłączyć się do plemienia. Do polowania, do plemienia czytałem. W sumie jedziemy z tym koksem. Czy nie miałem w łapce tego? O. Aha, kulczyk to jest. Moja jakaś broń? Mówię, taka trochę dziwna. Trochę mało. No to nic, podbiegniemy. No, trochę jest tych telefonów. Piesa, ubierz ich. Dekonno. Ale mu przyrżnął. Do tego się nie spodziewałem. A, nie ma głupich. Po, ubie. Tylko że muszę trafić. Wiecie, to jest taka dość delikatna, aczkolwiek ważna rzecz. Trafić. Wobec tego to... wiecie, można spróbować, ale jak nie trafisz, to... się może odgryźć. No jak trafisz, to może się nie odgryzie. Jest drogi. Podopiarę sobie cię. W sumie też. No, jest trochę tutaj. Robimy jep. I łepek. Piękny strzał, milorcie. 4-2. No tak, to możemy grać. No pistolet przeciwpancerny, no to sorry. No oczywiście, że nie może wygrać. Bo się nie dacie zabić. Byłoby całkiem nieźle. Mój pies trochę to stankuje, ale... Dobra, trzeba tego i tego odtentegować. 3 kroki. I strzał w tego jegomościa tak... trochę daleko, nie trafię. Temu? Cholera. Dobra, biegnijmy tutaj w sam środek tego bajzu. Ładnie. Nieźle radzicie sobie nawet. Powiedz, że zginiesz. To jest szczęśliwy. W łeb. Większa szansa. Ile ty masz? A spoko, jeszcze masz trochę życia. Ten złotek, jak on to ma dość twarde łuski, panie. No tak, rzeknę sobie. Na 18, 45, spróbujmy. W łeb. Co 19. Ale myślę, że piesek właśnie go zagryzie. Ja chcę... O, właśnie. Poziom. Ile to ma życie? 40. 50. 63. Nie, no spoko. Można zaszaleć. Się zastanawiam, czy nie dodać sobie maksymalnie wszystkich punktów do tego, do broni palnej. Wiecie, tak do 150 dojść, powiedzmy. W łeb. No tak, wiecie. Mogło być lepiej, to na pewno. Kundel, bierz go. I z całkiem radzą. Wytrzymałeś dosyć sporą. Oraz... no nie wierzę. Aha, pies straci, dobra. To jest ich, nie nasz. Chyba nie obrażam się za to. A czy to nie jest pies tego? Nie, to same dzikusy są, nie ma tego chyba. Wodza. Myśliwego plemienia. Tak samo. I tak samo, no dobra. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj ginie Gekon. Albo nie. Nie ten.
Przynajmniej chwilowo. Czy ja zawsze muszę mieć takie szczęście, że trafiam na cholerny ten? Na nockę? Dobra, podgonię cię trochę. Cie, on się na nią wziął. Ona mu podstrzygała łapki. Aha, mogę już sobie iść. No dobra. Więc muszę jeszcze wyleczyć całą ekipę. No, to nie trwało jakoś długo. Rozdzielmy punkty. Ręczna broń palna. Otwieranie zamków. Nauki ścisłe. Retoryka. No ja dodajmy do tej broni palnej jeszcze nicnej. Tak. I z punkcik do retoryki. 121. No, powinno być raczej lepiej. Tu nic nie widzę. Przydałaby mi się umiejętność naprawdę do skurowania ich, chyba że? Ale wątpię. Oczywiście, że nie. No, to tutaj było, nie? Oby się nie wpierdzić na nikogo. 17, trochę późno. 6, no prawie. Miasto, świat, jeszcze nie. I to jest taki... O, 9 może być. Spoko. Zapis, wiecie. 139, czasami grze odbija. Wiedziałem, pamiętacie? Mówiłem o tym właśnie, że pewnie może u dzikusa albo jakiegoś trapera i się nauczymy skurować te cholerne gekony. No, tego było trzeba mi. Aha, dobra. No, więc tak. Nas trochę polubił, więc to jest zawsze plus. No coś tu, że ona tu miała mieszkać. Tylko, że jej nie ma. W ogóle nie da coś w pierdzielu. O, to mi się przyda. Wiecie, psa wyleczyć czy dom. W sumie czemu nie? Ale nie obraził się naprawdę, gdyby trochę uprzedził. Smacznego. Trampirze ty cholerny ty.
Ciekawe, czy może dostałem jakieś... co mamy? Finezja, krwawa jatka oczywiście, orientacja, patrzenie gakonów. To jest bardzo przydatna rzecz. Karma. Wędrowiec i hiena cmentarna, no niestety. Imperialne miasto. Nielubiane. Zabici. Gekonów najwięcej. Nie, szczurów. Szczurów ci u nas dostatek. To pewnie tam będzie, co? Siemasz, Mariano. No to ta będzie, dobra. Czyli muszę stąd po... Chodź, tu cholerna myszko. Mogę? Mogę. Mogę, ale pusto. 141. Ciekawe. Znajdę waszą kryjówkę. Ale nie, po prostu nie zrobisz... No tak. Dobra, poszła w cholerę. Teraz to tylko szukać wiatru w polu. Oj tam, oj tam. A tutaj... Cieszą się ludzie. No i to mi się też podoba. Że się ludzie cieszą. Że bryżnąłem Vexa. Aha, tu jest tutaj, tu już byłem. Może uzupełnię zapasy? Tak, pochędujmy. O, me gusta, nie no, fajnie, fajne ceny. To były jakieś strasznie słabe, co nie? U dwójce. Gdzieś 30 i nie opłacał się niemal tego tachać. Nie no, świetnie, zapolujemy na gekony. Geigera. To się może przydać później. Chyba, że masz jeszcze coś ciekawszego. Steampaki, na pewno. Wszystkie. I cała kasa. 200. Spoko. Na razie korzystam z innego. Wszystko da mi? Najwyraźniej. Więc tak. Porozmawiajmy chwilowo. I za chwilę się zobaczymy, stary. Kerry. Hej. No, poczekajmy chwilę z nią. Ci kobiecie nie spieszę za bardzo. Nawet bardzo za bardzo. Właśnie. Co masz, dziewczę drogie, przy sobie? To dobrze, to dobrze. To mi daj, to mi daj. Że taki sposób, żeby się nie przeciążyć. To by było całkiem miłe. Okej. Okej. Tego zostawiamy. Już mówiłem na dlaczego. To już będzie za drogie. To też zostawiamy. Okej. To wszystko, co mam na sprzedaż. Dobra. Pohandlujmy sobie. Więc tak, poproszę to. I poproszę steampaki. To jest coś, co mi tylko jest potrzebne. Więcej.
To nie. Za resztę podziękuję. To powinno być... Tak, warte sporo. 2200. Dorzuć coś jeszcze. Może otrutkę? 2236. Masz coś tańszego? Dobra. Niech będzie tak. To jest moja oferta, stary. Do zobaczenia. Kiedyś. Tam. Dobra, to zostało wyczyszczone. To zostało chyba też sprawdzone. A to? Bo już nie wiem teraz, czy wchodziłem na piętro? Nie, tu mnie nie było. 142. Ja nie. Głodny jestem. W sumie to jest spragniony. O, w ten sposób. Pieczyste. Lubię pieczyste. Serio. Oj tam, zaraz. W sumie? Dobre pytanie. Czym się tu zajmujesz? No właśnie. Skoro tak mówisz? To ja wiem, co chodziło. Dobra. Kurna, szkoda. Zarobiłbym dodatkowo pewnie. Za co? Spróbuję zagadać jeszcze. No nic. Ojeju, pewnie to było wyrżnięcie tego gangu całego. Zasmarkanego. Dzikusy śmiesznie grają, są śmieszni. No, tu byliśmy, więc tutaj mamy tylko przejście. No i z drugiej strony, ale to raczej to samo. Raczej oczywiście. No a zainteresowali mnie teraz. Jak tu się dostać? Tego to naj... Wow! Najstarsi górale nie wiedzą. Zainteresowało mi to. Nawet bardzo. Łowca. W pancerzu wspomaganym T-51 MB. Nie, no nie pogadasz. Małe to to nie jest. Wieżyczki. To jest znak.
Dziki raj, tak? Dobra, kogo tu mamy? Kelnerka. Nie, dzięki, bo jesteś zabugowana trochę. Porucznik. Aha. Przebijanie duszy armii. Goście dobre, trzeba przyznać. Okej. Co tu mamy? Patrz, co z ciekawego można się dowiedzieć przyba, że... Ciekawie zrobione. No tak, ciekawie. Właśnie. Aha. Kościół... No tak jak ja.
No dobra, dzięki. Nie wiem, co ci zawraca od dupy. Czyli tędy nie przejdę, dopiero tutaj, okej. Albo nie. Muszę wejść. Którędy? Świetnie, że uwielbiasz. Tylko ja się pytam... Aha, no dobra, spoko. Byłem idiotą. Zdarza się. Nawet najlepszym. Nawet mi. A skoro może mi się zdarzyć, to może zdarzyć się najlepszy. Prawda? Prawda. Do Cassidy jest podobny. Łowca. Pusto. W tym miejscu. Bardziej pusto. To ta. Módl z tego. Południowym zachodzie mapy. W Falloutie 2. Tam gdzie jest tankowiec. Upadł, wyleciało mi z głowy mi nazwa wyleciała tego miasta. No, wiecie o kogo chodzi. Tam są takie mądre postaci. Nie, dzięki. Czy mogę coś zagadać? Nie. Tylko na ten temat. Aha. Nie, dzięki stary. Obejdzie się. Nie. Naprawdę się obejdzie. Ja chcę to zwiedzić. Muszę to zwiedzić. Nie mam takiej opcji. Mam jeszcze pół godziny. O, to jest przejście do innej części, nie? No świetnie. Moment, co? Czuję się chory. Czyli tam pójdę, nie ma opcji. Nic nie wiem, nic nie widziałem. Ciekawe w sumie, nie? Pusto. A w tym miejscu? A, bym się cieszył, znalazłem tak 2000 kapsli. Ok, jeszcze tu mogę sprawdzić. Ale tu wejdę jakoś. Tu. Aż mi się przypomniał ten Ralph de Molka i jest tam taki kawałek właśnie między tak jak więcej jak ja sobie tam powiedziałem i ale ma pani ładne piksele. Dziwne skojarzenie. No nie wierzę. W takim momencie serio. Gościu, za co? A nie zrobiłem save'a. Ludzie, za bardzo tu nie ma co mówić, jak właśnie 40 minut, 20 minut do nagrania. Dobra, za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Tym razem normalnie się włączył, nie wiem czemu, może po prostu taki od, sporadyczny błąd. Teraz normalnie się wyświetliło wszystko. No, się zdążyłem już o tym przekonać, o tych pancerzy pomankanych. Oj, zdążyłem się przekonać, na własnej skórze.
Fajnie. Wszystkie 8. Dobra, są 5. Czekaj, czy teraz będę mógł wejść. A, wiecie... 144. Aha. Dziesięciu, tak? No dobra, chodźmy za polowanie. Dałem mu 5 bodajże, tak? Zostało mi 3. No tak, 8. A wiecie co? Zobaczmy najpierw za jakimś kupcem. Wiecie o co biega, nie? Chciałem to sprzedać. Całe cholerstwo. Sprawdzimy to jeszcze. Może tutaj? No. Ołtarz. Schowaj na chwilę broń, będzie szybciej. Dlaczego mnie to nie dziwi? Zapiszmy. 145. Do mnie. A nie no. Tak to się robi. Moc buzuństwa aktywowana. Wiecie te sprawy? No patrz. Wow, panie. No nie pogadasz pan. Jak się wpieprzę na jakąś cholerną pułapkę, to będę szczęśliwy. Bo mam wrażenie, że to będzie pułapek tak dużo, że ja się zesram. Aha. Nie no, dość... Ciekawe. Może tak trochę dynamitu, trochę dużo dynamitu pomogłoby. Belek. Okej, okay, sprawdźmy teraz tutaj. Ten go się tak stoi jakoś dziwnie. Aha, ma dreszcze. No dobra, wszystko jasne. Przebiegnie tędy? Nie, tędy. Ej, ej, ej. Aha, nie wracaj na mnie uwagi. Ciekawe, nie? Wychodek. Wszystko jasne. Pracowałem nad... kty? Aha. Supermutantami może? Coś ten deseń? Terminal. Ciekawy terminal.
Dobra, nauka to była 8 chyba. Jestem taki tępy chyba. Prawdopodobnie. Ale czy na pewno? Tu jest szpital. Tyle wiem. Nie jestem klinerką. Okej. No, ale tym się zaopiekuję. Tak, z tą mogę rozmawiać. Kostka. Ciekawe, czy mogę jeszcze coś... Ciekawe. Coś mi za curry, Jezu drogi. Nie, nie, nie. O Jezu. Czyli to będzie kosztowało tak z 20 tysięcy. Właśnie. Co mi się przydało? Wytrzymałość, tak. 15 tysięcy, tak? No dobra, zbliżamy tyle.
Dobra. W sumie najpierw wydoimy ich ze wszystkiego, a potem ich wybijemy. I to będzie... Aha. No właśnie. O Jezu, wiedziałem. Mogę sprzedać ci mojego psa. O Jezu, nie. Płaciłem za niego dużo. Nie sprzedam. Razie sobie daruję. Później wpadnę. Jakoś nieszczególnie mnie to dziwi. A, wiedziałem, inaczej wyglądał. Dobra, nic takiego. Wiedziałem. Trzeba je to gdzie wybić. Ale to jeszcze trochę. Najpierw potrzebuję wzmocnienia swojej siebie. Tak delikatnie. No w sumie ja też bym się czuł, jakbym wpierdzielał to, co wpierdzielacie. No to chyba bardzo chory. Czułbym się. Strzykawka? No wezmę. Przyda się. Być może. Do steampaka zrobienia. Teraz do każdego łaś się pytaj, nie? Co to jest? A. Takie tam... graty. Zapiszmy. 146. Jej. Jestem świetny. Ciekawe. Sprawdzimy to. Ale przydałoby się, wiecie. Co to? Coś
śmieci. Ciekawe. Pompa wodna. Dobra, chodźmy na górę z powrotem. Dobra, tu jest koniec tego. A, to sobie podpierdzielę. A czekaj, tu mogę przejść. Może zdziała to? Myślałem, że jak pokażę mu tutaj mój zajebisty kombinezonik, to wejdę, ale no tak trochę niekoniecznie, no. I to jest pewien problem. A właśnie, pobiegnijmy tędy. Dlaczego to zobaczycie? To było jeszcze jakieś przejście, prawda? Tak. Jeżeli tam wylądujemy, to będę wiedział, że okej. Bo nie jestem do końca po prostu pewien. I chyba tak, to tutaj. Więc pobiegnijmy jeszcze tutaj raz. Tędy. Nie tędy. Zdecydowanie tędy. A czekaj. Dopiero teraz to zważyłem? Broń Uchaka Norisa. Dobra, pokaż masz. Ja może coś opchnę. No faktycznie ma trochę rzeczy. Więc tak, tego nie potrzebuję. Tego też nie. Nie. To pewnie... 14 tysięcy. Troszeczkę... A, to jest ten. Ile pan kosztuje? 3,5. Czekaj, porozmawiajmy na chwilę jeszcze z Gary. Pokaż, co masz przy sobie, proszę. Więc tak, daj mi to. Dobra, ale przecież była jeszcze jedna snajperka. I ją sprzedałem? Najwyraźniej tak. No, na to wychodzi. Pokaż, co masz. Stary dziadego. 3000. Najwyżej trochę dodam, kupię sobie pancerz bojowy. 7000. Ten pistolet jednak wolałbym mieć.
Mentalne nie są mi super potrzebne. Zostawię sobie dwa. Ten koktajl też. Szesnaście. Okej. Okej. Trochę 5500 musieliśmy dorzucić, ale... No jak pancerz bojowy, piechotą nie chodzi. Chociaż? Czekaj. Czekaj, Marian. No przecież oczywiście. Tak zrobimy. Ale ja głupi. Pohandlujmy teraz. To. Także to i to. Dziewięć tysięcy, no trochę lepiej. Wygrzew. Gdzieś tu był wygrzew. Ej. Przecież nie sprzedałem tego, przecież był wygrzew. Przecież cholera jasna, miałem wygrzew. To jest trochę dziwne. Nie, dwa niech są. Nie, tu się nigdzie nie przyniosło. Gdzie on był przez ten czas? No dobra. No dobra, 4500. Dobra, niech będzie. To moja oferta. No, teraz zaszalejemy. Nie ten. No, teraz lepiej. Zapiszmy sobie 147 7. Dobra, ludzka, to będziemy kończyć, bo to plus tamta pierwsza część będzie sam raz. Nawet chyba mimo nie dłuższe, więc co dużo mówić. Chyba naprawdę nie ma co przedłużyć, jak zwykle, zresztą to się powtarzam, ale wiadomo o co chodzi. Cześć, ludzka.